Spotkania Warszawskie. Witam Państwa, Marcin Piasecki, a w naszym studio gość pani Bożena Nawara-Borek, dyrektor do spraw e-commerce Carrefour Polska. Dzień dobry. Dzień dobry. Rozmawiamy tutaj przez cały dzień o nowych technologiach, o robotyzacji, o sztucznej inteligencji. Proszę mi powiedzieć, pani dyrektor, jak to jest z handlem? Jakie rozwiązania pani zdaniem są dla handlu najbardziej interesujące? Z naszej perspektywy, z mojej osobiście, ale również firmy Carrefour Polska, tak naprawdę wszystkie te rozwiązania, które ułatwiają proces zakupowy klienta, są dla nas na pierwszym miejscu i mają bardzo wysoki priorytet. Czyli co? Czyli co? Ja może posłużę się przykładami i takimi rozwiązaniami, które my jako sieć Carrefour w ostatnim czasie wdrożyliśmy, żeby ułatwić zakupy naszym klientom. My mamy bardzo duże ambicje, żeby być siecią omnikanałową, więc do tej pory Carrefour szczycił się tym, że był siecią multiformatową. Mamy hipermarkety, supermarkety i sklepy convenience. Od ostatnich 2 lat rozwijamy również kanał e-commerce, tak? Czyli weszliśmy w online. I teraz to właśnie ułatwianie zakupów odbywa się w taki sposób, aby klient niezależnie od tego, w którym kanale dokona zakupów w naszej sieci, tak naprawdę miał do czynienia z takim samym pozytywnym doświadczeniem naszej marki. Wprowadziliśmy w przeciągu ostatnich 2 lat udogodnienia typu dostawy do domu artykułów spożywczych. Już w tej chwili wszyscy mieszkańcy Warszawy i okolic mogą zamawiać produkty spożywcze online. No i my dostarczamy je prosto do domów, wnosimy nawet do naszych klientów, tak żeby ta wygoda zakupowa była jak najwyższa. Dodatkowo uruchomiliśmy w zeszłym roku projekt Marketplace i nasz e-commerce w tej chwili zbudowany jest na tym modelu biznesowym. W ramach Marketplace'u rozszerzamy ofertę produktową dla naszych klientów, tak żeby mogli znaleźć również takie produkty, które niekoniecznie są dostępne w naszej sieci sklepów stacjonarnych. Czyli na przykład co? Bardzo proszę o podanie przykładu. Czyli na przykład co? W tej chwili bardzo mocno rozwijamy kategorię kultura i rozrywka. Bardzo duża oferta książek, podręczników. Oczywiście pewien ograniczony asortyment mamy również w naszych sklepach stacjonarnych. Ale w tej chwili przy rozwoju takiej kategorii posługujemy się, tak naprawdę współpracujemy z zewnętrznymi dostawcami, którzy wystawiają swoje własne produkty na naszej platformie. Rozwijamy bardzo mocno kategorię dom i ogród, elektronika, zdrowie i uroda. Mamy ambicje, żeby w tym roku również pokusić się o kategorię fashion, czyli modową, no i również motoryzacja. Chcemy być taką platformą, powiedziałabym, horyzontalną, multikategorialną, tak żeby klient, który przyjdzie do nas i będzie poszukiwał produktów na Carrefour.pl, po prostu te produkty tam znalazł. A proszę mi powiedzieć, czy w Państwa formacie handlu mamy do czynienia z podobnym zjawiskiem, jakie istnieje w sektorze handlu produktami AGD? Mianowicie tam jest taka sytuacja i tutaj producenci i dystrybutorzy z pełnym spokojem mi mówią, że 20% rzeczywiście tego sektora to jest internet, to jest e-commerce. Natomiast cała reszta, czyli 80%, to są różnego rodzaju inne kanały, no również z kanałem klasycznym, tradycyjnym i ich zdaniem to się nie zmieni. Czy w handlu FMCG, który przede wszystkim prowadzi Carrefour, czy pani zdaniem może dojść do zmiany tego rodzaju sytuacji, czy e-commerce może być słabszy, silniejszy, jak to będzie? Zdecydowanie tak. Myślę, że tutaj w sprzedaży produktów spożywczych w internecie bardzo dużo na przestrzeni najbliższych lat się zmieni. Już widzimy, że ten trend kupowania online produktów spożywczych jest coraz mocniejszy w Polsce. Oczywiście, jeżeli mówimy o całym rynku e-commerce w tej chwili, no to różne badania pokazują, że stanowi on około 5-6% całości sprzedaży detalicznej. To jest oczywiście, jeżeli mówimy o całości rynku. No w spożywce nie wygląda to aż tak dobrze, dlatego że w tej chwili sprzedaż internetowa stanowi mniej niż 1%. No ale też trzeba sobie powiedzieć, że właśnie ten rynek sprzedaży online'owej artykułów spożywczych rośnie najbardziej dynamicznie. To są wzrosty w granicach 20%, nawet niektóre badania pokazują 30% rok do roku. Więc widać, że to przyzwyczajenie zakupowe klienta bardzo się zmienia. My mamy coraz mniej czasu, tak?
nie wszyscy chcą iść do hiper, supermarketu i spędzać czas właśnie na zakupach spożywczych, bo wiadomo, że one zajmują trochę czasu, tak? To nie jest jeden produkt, który ściągamy z półki, ale kompletujemy całe zamówienie. Więc jest coraz większa rzesza klientów, którzy oczekują, że to zamówienie zostanie spreparowane i dostarczone przez właśnie takich graczy jak Carrefour. I my odpowiadamy po prostu na to zapotrzebowanie. Biorąc pod uwagę nasze ostatnie działania i ostatnie miesiące, jak szybko rośniemy rok do roku właśnie w tej kategorii spożywczej, patrzymy na przyszłość z dużym optymizmem. Ja ostatnio czytałam gdzieś wywiad z jedną z bardzo znanych osób właśnie w świecie e-commerce'u, która przewiduje wręcz, że za 10 lat 50% to będzie właśnie spożywka kupowana przez klientów online. Więc oczywiście ten trend jest coraz mocniejszy, biorąc pod uwagę to, że w Wielkiej Brytanii już sprzedaż artykułów spożywczych przez internet stanowi około 6%. No widać, że mamy jeszcze duże zaległości i zadanie do odrobienia. Nowe technologie w handlu to nie tylko to, o czym rozmawiamy, czyli oprócz handlu formatu tradycyjnego, również e-commerce, no ale również najróżniejsze wynalazki z pogranicza sztucznej inteligencji, internetu rzeczy i tak dalej. Między innymi być może już wkrótce sieć handlowa będzie w stanie zidentyfikować, że właśnie w lodówce kończy nam się mleko. I warto zastanowić się, czy nie kupić właśnie kolejnej porcji butelki, na przykład butelki mleka. Czy pani zdaniem tego rodzaju rozwiązania, jakie wspomniałem, te rozwiązania, które prowadzą nas przez sklep za rączkę, wskazując na te towary, których może nam brakować, bądź które najczęściej kupujemy, mają sens i mają przyszłość? Myślę, że tak. I choćby nasza współpraca na poziomie grupowym z takim gigantem jak Google pokazuje, że my jakby widzimy te trendy i chcemy uczestniczyć w innowacjach w handlu. Na mocy tej umowy, i to bardzo niedawno właśnie ten komunikat się pojawił, choćby we Francji będziemy korzystać z tak zwanego doradcy głosowego Google, który będzie pomagał naszym klientom podczas zakupów na stronach internetowych. My tutaj w Polsce mamy spore ambicje, żeby rozwijać naszą aplikację, w ramach której już w tej chwili można wybrać opcję Scan and Go i w naszych sklepach stacjonarnych bardzo szybko skompletować swoje zamówienie i bez stania w kolejce po prostu wyjść ze sklepu, opłacając to zamówienie mobile. Tą opcję chcielibyśmy rozwijać w kierunku również Scan at Home, czyli to, o czym Pan mówi. Kończy mi się mleko, kończy mi się jakikolwiek inny artykuł spożywczy, mogę go zeskanować, mogę skompletować wirtualny koszyk i w momencie, kiedy ten wirtualny koszyk jest gotowy, wysyłam to zamówienie do odbiorcy, czyli do nas, do Carrefoura, który realizuje to zamówienie. Więc jak najbardziej my jesteśmy otwarci na testowanie takich rozwiązań. Natomiast oczywiście myślę, że tutaj bardzo ważną rolę odgrywa metodyka pracy w danej firmie. My pracujemy szczególnie w tym dziale e-commerce, w metodyce agile. My nie boimy się właśnie testować nowych rozwiązań, wypuszczać produktów, nawet jeżeli one nie są perfekcyjne, tak? Bo czasem jesteśmy więźniami właśnie takiego swojego perfekcjonizmu, wypuszczać pewne rozwiązania do klienta i po prostu zbierać feedback, które z tych rozwiązań jest przez nich doceniane, a które też po prostu, w które też nie warto dalej inwestować. Także taka jest metodologia naszej pracy. Pani dyrektor, czy to jest tak, że ci z tych sprzedawców w zakresie FMCG, w branży FMCG, którzy nie uruchomią e-commerce, mogą mieć kłopot? Są takie sieci, również w Polsce, które w ogóle nie mają e-commerce'u, sklepy stacjonarne, sklepy tradycyjne liczą się dla nich wyłącznie. W mojej ocenie tak. Czyli będą im kłopot. Tak. Biorąc pod uwagę to, jak wygląda w tej chwili zmiana pokoleniowa i że to nowe pokolenie to jest takie pokolenie, dla którego internet jest naturalnym środowiskiem, po prostu oni będą oczekiwać tego, że będą mogli również artykuły spożywcze zamawiać przez internet. Ten, kto nie widzi jeszcze tego trendu, myślę, że wejście w e-commerce dla sieci spożywczych za 2-3 lata, to już będzie późno. To już będzie późno. My też widzimy w tym właśnie dla siebie bardzo dużą szansę na rozwój i na notowanie, no powiedziałabym,
bardzo dużych wzrostów właśnie w tym sektorze. Mamy duże ambicje w ramach planu tak zwanego 2022. No chcielibyśmy być, i to są nasze ambicje, liderem rynku spożywczego, jeżeli chodzi o online. No i co jeszcze będzie się działo w roku 2022? Co zaproponujecie klientom? Tak naprawdę ciężko w tej chwili odpowiedzieć na to pytanie, co zaproponujemy, dlatego że rynek będzie to weryfikował. Biorąc pod uwagę sprzedaż internetową, środowisko internetowe, tak jak już mówiłam, jest tak mocno zmienne, że zakładanie sobie, że pewne funkcjonalności będą potrzebne klientom albo będą oni z nich korzystali za 5 lat, jest po prostu błędem. My musimy reagować na to, co się będzie działo na rynku. Także staramy się, oczywiście mamy swoje plany i ambicje, natomiast jak dojdziemy do tego celu, który sobie postawiliśmy, na to odpowiedź dadzą nam klienci. No proszę, czyli nawet przyszłość stosunkowo bliska, wydawałoby się, czyli perspektywa 4-5 lat. W internecie 5 lat to nie jest bliska. To jest perspektywa. Epoka. Dokładnie tak. Bywa, że tak. Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim gościem była pani Bożena Nawara-Borek z firmy Carrefour Polska.